fioletowego w bordowe kropki pojęcia, proszę Państwa, czy my jesteśmy na antenie, czy nie. Mam nadzieję, że jesteśmy. O tak, słyszę teraz, że jesteśmy. Mówi się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest poniedziałek, 22 kwietnia, 21:25 jest u mnie. +3 507 964 253. Proszę szanownych Państwa, to jest bardzo żywa telewizja, która nadaje na żywo, a w tej chwili to, co się dzieje najważniejszego, to się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej. Protest rolników na polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin został rozwiązany. Demonstrujący dostali kilka godzin, żeby opuścić miejsce zgromadzenia. Jak tego nie zrobią ci rolnicy, to najprawdopodobniej będą pałowani i gazowani. Tak Tusk tłumi protesty rolników, a miał z nimi rozmawiać i tak dalej. Jest tam nasz człowiek, jest Michał Gwardyński na tej granicy. Halo Michał, czy my się słyszymy, czy my się widzimy? Dobry wieczór. Jaka jest sytuacja w tej chwili? Dzień dobry Jacku, dzień dobry. Widzimy się, słyszymy. Ten protest, którym teraz Państwo obserwują za moimi plecami, jest to protest spontaniczny, który jest protestem solidarnościowym z tym, który ma miejsce na granicy polsko-ukraińskiej. Jesteśmy w województwie łódzkim, w północnej części województwa łódzkiego, przy zjeździe Wartkowice łączącym drogę krajową 703, drogę wojewódzką 703 z autostradą A2. Państwo widzą, obserwują grupy rolników, które gromadzą się, które chciały zablokować wjazd na autostradę, który został zablokowany przez policję. No, miał to być gest solidarności w związku z tym, iż dano rolnikom z granicy polsko-ukraińskiej kilka godzin na, kolokwialnie mówiąc, wyniesienie się stamtąd. Rolnicy zaczęli spontanicznie manifestować, spontanicznie się zebrali, protestują i między innymi blokują tutaj pasy w sposób Państwu znany dość powszechnie z różnego rodzaju strajków, manifestacji, kiedy to przechodzą po pasach w jedną, w drugą stronę, ale druga część rolników też, podejdźmy proszę w tamtą stronę, udała się w kierunku swoich ciągników i jeździ powoli po wiadukcie drogi wojewódzkiej 703 nad autostradą A2 na zjeździe Wartkowice. Rolnicy ruszyli tłumnie w kierunku swoich pojazdów, ponieważ policja zapowiada nagrywanie, spisywanie, kierowanie wniosków do sądu o ukaranie rolników, którzy protestują dzisiaj na autostradzie A2. Grozi im się drakońskimi karami. No widzimy też zator drogowy spowodowany tym, że rolnicy stanęli na poboczu, co bardzo kuje w oczy lokalną policję, która to podejmuje czynności, no, które mają tak na celu naprawdę nie deeskalowanie konfliktu, a wręcz jego eskalację. Ta sytuacja, którą Państwo mogą teraz obserwować, jest wynikiem tak naprawdę ostatnich kilkunastu minut. No, czekamy też na odpowiedź ze strony władz lokalnych, na jakikolwiek komentarz, ponieważ warto podkreślić, że w tym momencie no, chyba mamy do czynienia z taką próbą jakiegoś siłowego rozwiązania protestów i nie tylko na granicy polsko-ukraińskiej na przejściu do Rochusk-Jagodzin, ale również tu nad autostradą A2, właściwie w województwie łódzkim w Wartkowicach. Bardzo uprzejmie dziękuję, Michale. Proszę szanownych Państwa, obiecuję, przyrzekam, że my będziemy trzymali rękę na pulsie i na pewno będziemy się jeszcze łączyli z Michałem. Dzisiejszy wieczór poświęcimy temu, co tam się wydarzyło. Osobna sprawa, tak między nami, między mną i telekinem mówiąc, to jest to, że ja proszę, żeby wezwać karetkę, bo jak ja stąd wyjdę, to ona może być potrzebna. Bo ja 6 razy pytałem o to, czy Michał Gwardyński jest w Dorochusku i słyszałem, że tak, a tu się okazuje, że on jest w Łodzi. No ale umówmy się, że to jest drobne nieporozumienie. Natomiast no fatalnie, że to właśnie tak wygląda tam na tej autostradzie. Gdyby Państwo mieli ochotę coś na ten temat powiedzieć, to serdecznie zapraszamy. To jest ten wyjątkowy moment, bo jeszcze przez mniej więcej 10 minut będzie trwał ten program, więc mogą Państwo zadzwonić pod numer 507 964 253 i coś na ten temat
coś na ten temat powiedzieć. Ja chciałem od siebie powiedzieć, że podobno, żeby Państwa od razu przestrzec, podobno jest tak, że nie wolno mówić jednak debil, dlatego że zgodnie z tą literą prawa, jak oni to rozumieją, to jest dopuszczalna krytyka, jeżeli chodzi o prezydenta, natomiast tak nie wolno mówić o, no Państwo wiedzą o kim, no, a Hyżeruj też nie wolno mówić, tak. Będzie wolno mówić zamiast Hyżeruj śmigły Ryc. No, bo to jest takie nawiązanie, że historyczne, że tam Ryc śmigły był i tak dalej. Oni tej historii tak nie uczą, więc to im powiewa. Generalnie to ja się nie mogę doczekać tego, aż my przejdziemy na ten wyższy poziom konspiracji. Z tego żyrafy do szafy, żeby na przykład mówić w taki sposób, że no, że to jest o tym, o którym śpiewała Ludmiła Jakubczak, taką piosenkę o grzybach, bo rydze też na pewno będą zakazane. A jak nie będzie wolno mówić, że Ludmiła Jakubczak, to wtedy będziemy mogli mówić, że był taki pomocnik w Lechu Poznań, nazywał się Jakubczak, miał świetną lufę, szczególnie przy tych strzałach z dystansu, z wolnego. Pozdrawiam serdecznie panie Romanie przy okazji. Ja miałem oczywiście, proszę Państwa, rozmawiać z Państwem o czymś zupełnie innym niż ten protest rolników. No, ale ten reżim, który nami rządzi, szykuję takie niespodzianki. Przede wszystkim chciałbym tu, z tego miejsca, słowa uznania skierować do wszystkich koleżanek i kolegów, którzy wczoraj przygotowali ten wieczór wyborczy. Nie, no, to jest taki telewizyjny show. To jest taka realizacja telewizyjna, która naprawdę bywa trudna, a ja powiem, że przy tych wszystkich wadach wzroku, jakie posiadam, ja tam widziałem osiągnięcia, więc należą im się słowa uznania, tym bardziej, że klimat jak zawsze był przeciwko nam. Inna sprawa, że te wybory, to one tak za bardzo nikogo nie obchodzą. Gdyby Państwo znaleźli czas, to polecam, w tygodniku jest moim zdaniem najlepszy tekst na temat tych wyborów. To jest pytanik. Dawid Wilczaj to napisał. Najgłupsze wybory w dziejach III RP. Nic lepszego na temat tych wyborów samorządowych Państwo w publicystce nie znajdą. Pani Maria Stormia jest z nami. Kłaniam się Pani Mario. Dobry wieczór. Słuchamy. Halo, dobry wieczór. Tak, proszę mówić. Proszę pana, ja to tylko tak chciałam powiedzieć, że jestem taka ciemna baba od garów. W kuchni mam telewizję i oglądam sobie Republikę i nie mogę wyjść z podziwu. Kto jest głupszy? Czy ja, ciemna baba od garów? Czy ci przewodniczący komisji? I komisji od Pegasusa, i komisji od afery wizowej, bo dla mnie to jest po prostu totalna żenada. Żenada. I nie mogę wyjść z podziwu, że ludzie, którzy wybrali do komisji na przewodniczących takich idiotów, nie mają odrobiny wstydu. No właśnie, pani Mario kochana, przed chwilą mówiłem o tym, że nie wolno mówić debil, a pani mówi, że idioci. Nie powiedziałam debil, powiedziałam idioci. Ja wiem, ale do idioci to już dawno nie wolno było mówić. Nie, nie, tak nie rozmawiajmy, bardzo uprzejmie. Dobrze, proszę. Dobrze, to jestem ciemna baba od garów i ktoś może nie, być ciemniejszy ode mnie. Nie, to nieprawda jest. Ja też jestem od garów i wiem, jak to łączy nas dużo, w tym sensie o tym wspominam. Wiem, jak to wygląda tam w tej kuchni. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja bym poprosił kolegów, jeśli miłego wieczoru, jeśli to jest... Nie, o tej komisji to mi się nawet gadać nie chce. No przecież wiadomo, Kamiński fanatyk i tak dalej, Szerba się źle spisuje, to jest osobna sprawa. Nie wiem, czy on zasłuży na to, żeby go wystawić w tych wyborach do tego Europarlamentu. Ja bym poprosił kolegów, żebyśmy się połączyli jeszcze raz z Michałem, dlatego że ja tu mam cały czas, podobnie jak Państwo, podgląd na to, co tam się dzieje. Mam takie wrażenie, że ta dyskoteka się zrobiła jakaś bardziej żwawa. Jeśli będzie taka możliwość, to jeszcze z Michałem w trakcie trwania tego programu jeszcze raz się połączymy. Ja dzisiaj znalazłem taką wypowiedź, ja nie wiem, czy to jest najgłupsza wypowiedź tego dnia, no bo on się jeszcze nie skończył, nie chwalmy dnia przed zachodem, ale ma szansę, żeby za taką być uznana.
To jest tak, że najpierw jeden z użytkowników serwisu X, dawniej Twitter, zamieścił na swoim koncie wpis. Pan przedstawia się jako Wojciech Szybki, nie wiem co na to żona. Napisał tak: spowiedź dzieci powinna być prawnie zabroniona. To nieuprawniona i szkodliwa ingerencja w intymność dziecka, na dodatek całkowicie pozbawiona kontroli. I ten wpis właśnie skomentowała pani europoseł, polska europoseł Danuta Hibner. Ona uważa, że dzieci przystępując do spowiedzi świętej nie powinny przystępować do spowiedzi świętej, bo dziecko nabiera też zaufania do tego przebranego pana, co ułatwia później podobnie przyodzianym panom krzywdzić dzieci. Tak, tak, tak napisała dokładnie. Jest Michał Gwardyński. Michał, co tam się dzieje? Bo mam takie wrażenie, oglądając zdjęcia cały czas, mamy podgląd na to miejsce, w którym jesteś, że ta dyskoteka policyjna zrobiła się jakaś bardziej żwawa. Dokładnie to, o czym Jacku mówisz. Coraz więcej radiowozów policji przyjeżdża na miejsce. Węzeł z autostradą drogi wojewódzkiej 703 z autostradą A2 został całkowicie zablokowany. Rolnicy też w geście solidarności z tą decyzją wójta gminy o rozwiązaniu protestu na granicy polsko-ukraińskiej protestują, przechodząc przez pasy. Część z nich porusza się powoli swoimi ciągnikami. My podejdziemy za chwilkę do organizatorów tego protestu. Możemy jedno słówko, chcielibyśmy się zapytać, bo spontaniczna inicjatywa, przede wszystkim gest solidarności wobec sytuacji, która się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, wobec decyzji o rozwiązaniu protestu w Dorohusku. Jak wygląda sytuacja u państwa w Wartkowicach? Jakie nastroje widzicie? Widzimy was coraz więcej, ale widzimy, że ta, jak nasz prowadzący przed chwilą wspomniał, dyskoteka policyjna też robi się coraz bardziej żwawa. Dokładnie. Jesteśmy tutaj, ponieważ został rozwiązany protest na granicy. Chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni z chłopakami, którzy tam od kilku miesięcy stali i walczyli o nasze dobro wspólne. Zorganizowaliśmy ten protest właśnie z tego powodu. Policja, jak pan wspomniał, niestety ożywiła się. Uważa, że nasz protest spontaniczny jest protestem nielegalnym, więc były już próby zastraszenia nas mandatami, kierowaniem spraw do sądu. Solidarnie i jednością głosów doszliśmy do wniosku, że mamy prawo do wyrażania własnych poglądów, więc mimo wszystko stoimy to i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Część osób stoi na pasach, przechodzi przez pasy właściwie cały czas ciągiem, ale widzimy też ciągniki, które są na drodze, na wiadukcie, na moście. Jaką formułę wasz protest przybiera w tym momencie? Bo przyjechało także sporo osób samochodami, więc te osoby, które przyjechały samochodami, podjęły protest właśnie na przejściu. Dla pieszych chodzimy i przemieszczamy się, protestując w ten sposób. Ciągniki, które przyjechały, zablokowały trasę, tak jak było w zgłoszeniu, które zgłosiliśmy wcześniej policji o tym spontanicznym proteście. Czyli to zostało zgłoszone policji. Uporządkujmy pewną sprawę. Zgłosiliście policji o tym, że dokonujecie spontanicznego protestu, a mimo to jakieś próby oddziaływania na was, wręcz takiej agresywnej perswazji, mają teraz miejsce. Tak, przed wyjazdem tu parę godzin wcześniej zgłosiliśmy telefonicznie do policji, że podejmujemy taką formę protestu spontanicznego. Podaliśmy miejsce, mniej więcej ile ma ludzi, do jakiego czasu będziemy tutaj siedzieć. Także wydawało się, że wszystko ma być tak jak na porządku, a po przyjeździe zostaliśmy natychmiast spisani jako organizatorzy, zastraszeni, że sprawa podana do sądu, który będzie decydował, czy jest to spontaniczne, czy nie. Ja nawet policji pokazywałam połączenie, jakie wykonałam właśnie z dyżurnym komendy. Tak, na komendę. Pokazałam, ile trwała rozmowa, pokazałam, do kogo dzwoniłam. Niestety panowie z policji nadal uważają, że nasz protest jest nielegalny. Bardzo państwu dziękuję. Jak państwo widzą, protest cały czas na węźle Wartkowice z autostradą A2 drogi wojewódzkiej 703 trwa. Kolejne minuty, kolejne godziny przyniosą jego rozwój, ale też to, o czym wspomniał nasz prowadzący Jacek Sobala, widzimy również takie zintensyfikowane siły ze strony policji. Czekamy, co przyniesie najbliższy czas. Czekamy na rozwój tych wydarzeń. Mamy nadzieję, że rząd Donalda Tuska nie posłucha
posunie się do tego, aby gazem i pałą, jak to miało miejsce w Warszawie w marcu, rozpędzać protestujących rolników również na ziemi łódzkiej. Michał, nie wiem, czy mnie słyszysz. Jeśli mnie słyszysz, to bardzo uprzejmie poproszę, żebyś powiedział, bo ty tam przebywasz już dłuższy czas i rozmawiałeś z tymi ludźmi również poza anteną. Jak oceniasz ich zdesperowanie? Czy ta sytuacja może być groźna i niebezpieczna? No, te osoby, które protestują tutaj, mówią wprost, są przeciwni decyzjom administracyjnym, które zostały podjęte w związku z protestem na granicy polsko-ukraińskiej na przejściu do Rochusk-Jagodzin. Jest to akt solidarności. Wiele z tych osób również wspomagało swoich kolegów rolników na naszej wschodniej granicy, organizując wyjazdy kilkudniowe, protestując tam. Widać dużą desperację, widać duże rozgoryczenie, widać również fakt, że rząd Donalda Tuska nie traktuje rolników poważnie. Podkreślają oni to, podkreślają, że chcą być partnerami w tych rozmowach, chcą być traktowani jak podmioty, a nie jak przedmioty, bo widzimy doskonale na przestrzeni ostatnich tygodni, że rząd koalicji 13 grudnia grał na czas, próbował zbywać rolników, chociażby faktem, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z falą upałów, rolnicy wyszli na swoje pole i Donald Tusk szczęśliwy myślał, że załatwił sprawę, a jak się okazuje, nie, i rolnicy nadal protestują, akcentując swoje postulaty związane chociażby z Europejskim Zielonym Ładem czy niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych za naszej wschodniej granicy, nie tylko z Ukrainy, również z Białorusi, również z Rosji, Mołdawii i wielu innych państw. Bardzo uprzejmie dziękuję, Michał. Z tego, co ja rozumiem, proszę państwa, to jest tak, że taktyka policji jest obliczona na to, żeby tam zgromadzić jak największe siły, a potem wezwać do tego, żeby się ci protestujący rozeszli. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Czas naszego spotkania już się zakończył. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu. Kłaniam się, ale proszę pozostać z Republiką, bo my tego tematu oczywiście nie porzucamy, nie zostawiamy. Proszę pozostać z Republiką, już za chwilę z piachem zbierzemy.